Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten poniedziałkowy poranek 22 maja pragnę Was serdecznie powitać i pozdrowić, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, i wspólnie razem z Wami rozpocząć ten dzień od słuchania się w Boże Słowo, które książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dzisiaj z księgi Kaznodziei Salomona, z 8 rozdziału, 16 werset, i z listu świętego Pawła do Filipian, z 4 rozdziału, werset 4. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Sławiłem radość, bo nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem nad to, żeby jeść i pić i weselić się. To niech mu towarzyszy w jego trudzie po wszystkie dni jego życia, które daje Bóg pod słońcem. Apostoł Paweł zaś pisze: radujcie się w Panu zawsze. Jako słowo komentarza książeczka podaje słowa zaczerpnięte z pieśni numer 71 ze śpiewnika Będę śpiewał i grał. Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim. Ogłaszaj wszędzie, że On królem jest. Gdy upadną na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziemi. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, słowa z księgi Kaznodziei Salomona mogą nas może trochę zaskoczyć, kiedy w tak piękny poranek, gdzie Bóg pozwolił nam się obudzić do tego nowego dnia, słyszymy to wezwanie do tego, by radować się, żeby jeść, pić, weselić się, bo to przynależy do tej naszej codzienności, pełnej różnych trudów i różnych wyzwań. Te słowa jednak nie mogą być wyjęte do końca przecież z kontekstu. Werset wcześniej autor tej księgi mówi dosyć zaskakująco, bo analizując pewne problemy, które mają ludzie wierzący i te, które spotkają, czy konsekwencje swojego zachowania, które spotkają ludzi bezbożnych, podsumowuje to wszystko najpierw słowami, że zauważył, że często jednak bywa tak, że ludziom sprawiedliwym powodzi się tak, jakby sam cały czas postępowali źle w swoim życiu, zaś bezbożnym tak, jakby czynili same dobre rzeczy. I te słowa, które dzisiaj wysłyszeliśmy jako tekst z książeczki z Biblii na co dzień, są podsumowaniem tego wszystkiego, że jeszcze jest radość, która powinna nas przepełniać. I myślę, że to, ten cały kontekst daje nam pewne bogactwo do życia tym tekstem dzisiaj. Bo może niektórzy z nas rzeczywiście mają ogromne powody do radości. W niedzielę rozpoczęliśmy nowy tydzień. Myślę, że pogoda, tak jak tutaj u nas na Sowalszczyźnie, również i u Was, zachęcała do spacerów, do wyjścia, do aktywności. A może niektórzy z Was przeżywają trudny czas w swoim życiu i wcale te słońce czy radość nie jest czymś, co się im udziela. A jednak jesteśmy wezwani przez apostoła Pawła i przez kaznodzieję Salomona do tego, byśmy cieszyli się mimo wszystko, co nas spotyka, cieszyli się Bożym błogosławieństwem, Bożym prowadzeniem, bo kaznodzieja w tej księdze mówi o tym, że to Bóg finalnie będzie tym, który wymierza sprawiedliwość, że to On doprowadza do tego, że my możemy przeżywać szczęście, że to On sprawia, że każdy nasz dzień, myślę, że jest w stanie zakończyć się czymś optymistycznym, czymś radosnym, chociaż może nie jest to taka radość płowa, może to nie zawsze jest jakaś impreza czy tańce, ale może jest ten spokojny sen, który przychodzi na nas po bardzo ciężkim dniu. Może dobre słowo naszych przyjaciół, naszych znajomych, może czyjś miły gest, który sprawi, że poczujemy się kochani przez Boga, bo On przecież nas kocha.
Dlatego pragnę Wam życzyć, by i w Waszym życiu, i także w tym dniu dzisiaj, nie zabrakło tych radosnych, szczęśliwych chwil przeżywanych w całym tego spektrum. By nie zabrakło tego przeświadczenia o tym, że jesteśmy prowadzeni przez Boga i że tak naprawdę to, co możemy przeżywać, jeżeli chodzi o nasz kontekst religijny, to nie zmartwienia, nie strach przed Bogiem, ale radość z tego, co wydarzyło się na krzyżu, co dało nam zmartwychwstanie Chrystusa i co może być dla nas tą energią do tego, by każdego dnia wyjść do świata, w którym żyjemy i w nim służyć, by przykładać swoje ręce do dobrych dzieł, by nieść swoimi czynami, swoimi słowami Ewangelię dalej w świat. Więc radości, wesołości i wszystkiego, co dobre, jako owoc Bożego błogosławieństwa pragnę Wam na ten dzisiejszy dzień życzyć. Zostańcie z Bogiem.